Cześć, tu Kubas Duba. Może na wstępie zacznę od tego, że Bozia mnie pokarała za tą reklamację słuchawek, bo zniszczyłem, ale tym razem mechanicznie, kolejne. Nie wiem jak to możliwe, ale przy opuszczaniu sztangi zahaczyłem o wejście słuchawkowe przy telefonie. No i złamałem kabel, więc trochę dupa. Póki jeszcze pamiętam, to powiem, że postanowiłem wziąć udział w konkursie na męski blog roku. To jest organizowane przez Men's Health. Także link już wrzucałem na Facebooku, jeśli ktoś śledzi, a wiem, że są takie osoby, bo już w sumie nawet trochę głosów udało się zebrać. Także bardzo dziękuję tym, którym się chciało zagłosować. A link wrzucę w opisie, także będę bardzo wdzięczny za każdy głos. I dodam, że można głosować codziennie, także będę wrzucał co jakiś czas na pewno jakieś przypominajki. A dziś mamy kolejny dzień. Wczoraj byłem z Radziem Zbyciek Herkules na burgerach. Natomiast nie miałem ze sobą aparatu, ale będziecie mogli to na pewno zobaczyć na jego kanale, bo Radzie tam kilka ujęć nagrał. A teraz padam na siłownię, bo się umówiliśmy na 6:00. Spałem 4 godziny, więc będzie trochę kiepsko, ale zobaczymy. Nie powiedziałeś ludziom, nie wchodźcie, nagrywam timelapse'a. Nie, od tyłu nagrywam. Ależ tutaj jest światło. No jak zwykle. No. Dobra, obczailiśmy siłkę i teraz... Siłki jeszcze nie obczailiśmy. Po wstępnych oględzinach wychodzi na to, że jednak to jest taka elegancka siłownia. Czy byłeś na statkach, czy nie? Nie. To jest sala taka, Okej. Jeśli uda, to zrobię, mam te ciągi przysiadę, nie? Dobra. Ja natomiast dzisiaj mam dzień takiej pompy mięśniowej i czucia. Specjalnie. Nie no, zobaczymy. Żeby było inaczej, zawsze ty robisz martwicę i siadę teraz. Martwica. Ty zrobisz poczucie. Buty zakładam takie, bo mam w sumie tylko jedne. A na bosaka no to nie wypada. O, co za pompa. Pompa i czucie. Tutaj pełna profeska, rozpiska. Obciążenia są napisane, czy zdradzasz moje osiągi. Dzisiaj będzie to. Pendlay. Sztanga na skosie, to są obciążenia, bo to jest w rampie. Później jest podciąganie na drążku, super serii z rozpiętkami. Też prowadzę czasem taki dziennik. No. Chociaż mam już teraz w głowie, bo w sumie robię tylko dwa ćwiczenia. Przysiad martwy ciąg, to. Weź może co, bo taka bo starta trochę jest przynajmniej. No starta jest, no to akurat będzie na start. No to dawaj. Operator. O, wszystko musi się... O, patrz. Jak się nie ma co się jest lubi. Dokładnie? Piękne ujęcie. Normalnie jest... Jestem nieuczesany, ale... No, ta ręka tutaj za mną wygląda trochę... Wiesz, dobra, jesteśmy... się z Radkiem jesteśmy tak po treningu, taka trochę śmieszna siłownia, nie? No. A, bo tam co ci mówiłem, o co mi chodziło przy tej ławce, co wyciskali, to chodziło mi, że wyciskali do połowy, nie? Aha! Nie puszczali do końca, no tylko... Widzisz, no. Nie przy... Tak to wygląda. Jako trener na siłowni się przyzwyczaiłem już do tego, że tak to wygląda na wielu siłowniach. Tutaj dziwnie, że co, no taka fitness bardziej, nie? Nie można było się bawić w jakieś martwe ciągi, rzucanie ciężarami. Nie, no spoko, tam nikt nic nie mówił, jak ale no, to wiosło. Ale chodzi o to, że nie było takiego podestu specjalnego, ani bumperów, takich no talerzy, klasyczną wysokość, nie? Więc... No ale to wiesz, nie na każdej siłce jest. Ale fajnie, że 24 godziny na dobę czynna, nie? I z multisportem, bo przeważnie no, to jest... A właśnie jeszcze, jak szukaliśmy tej siłowni? W Google wpisaliśmy siłownia Multisport Warszawa. 24 godziny na dobę, czyli tak. Całodobowa. I tak. Za darmo. Często też te całodobówki są tak na oddzielne, więc wiesz. Ale co na oddzielne? Na oddzielne karnety, nie? A, no. Ja wywrócałem mam z tego faktu 3 karnety. A, więc... mówiłeś. No. Dobra, Kuba, dzięki, zawijam. Dobra. To widzimy się jeszcze, poczekaj, no, kiedy się widzimy? No, pewnie w sobotę, pewnie się jeszcze widzimy w sobotę na jakimś jedzeniu, nie? Tak. Bo ty to taki podróżnik jesteś, także... Dziś jest kolejny dzień, trochę taki niepoukładany będzie ten vlog. W sumie wstałem o godzinie 10:00 i na śniadanie jadłem spaghetti, czyli obiad. A teraz jem kolejne coś i nie jestem sam, bo ze mną jest... Nie wiem, czy poznajecie, Gosia z kanału Fitblogerka. I ma na sobie dobrą koszulkę
że w piątek robi pośladki tak. I właśnie będzie zajadała sobie tego krwistego, nie, jaki to jest? To jest medium rare. Medium rare steka, a ja mam takiego oto burgera do złożenia. W sumie jesteśmy w lokalizacji, która została polecona przez kilku widzów, ale może nie będę zdradzał nazwy. Jak ktoś kojarzy po okolicy, to możecie napisać w komentarzach. Chciałem jeszcze w tym filmie dać materiał ze spotkania, bo idziemy wieczorem z Sylwią się spotkać z Radziem na mieście, coś tam zjeść, natomiast no, nie wyrobiłbym się tego wrzucić w niedzielę rano. Natomiast na koniec jeszcze powiem odnośnie komentarzy, bo pojawiło się pod ostatnim filmem, że vlogi przypominają vlogi Gonciarza i czy inspiruje się Gonciarzem. Vlogi Krzysztofa Gonciarza oczywiście oglądamy z Sylwią. Myślę, że są to jedne z lepszych, jak nie najlepsze, najlepiej realizowane filmy na polskim YouTubie. Natomiast przed oglądaniem Gonciarza oglądaliśmy jeszcze Casey Neistata i to on w głównej mierze jest dla mnie inspiracją, jeśli chodzi o montowanie filmów. I też myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje taki ktoś jak Casey Neistat, choć teraz Gonciarz bardzo dużo o nim wspomina. No i tak jak wspominał ostatnio w swoim filmie, że ciężko jest powiedzieć, że ktoś zżyna od kogoś albo ktoś inspiruje się innym youtuberem, ponieważ tak naprawdę wszystko już zostało wymyślone i nasza własna forma, to w jaki sposób robimy filmy, jest tak naprawdę miksem tego wszystkiego, co obserwujemy w sieci, więc no, ciężko tutaj powiedzieć, że robi filmy w stylu Gonciarza, bo on robi filmy w stylu Neistata i no, to tak można by zapętlać, prawda? Wydaje mi się, że taki sposób montowania i takie powiedzmy przybitki z muzyką, że na przykład gdzieś się jedzie i jest fajnie pokazane jak się jedzie, są też bardziej atrakcyjne dla widza i no, przynajmniej my jak oglądamy z Sylwią, no to bardziej się podoba taki film, jest bardziej interesujący niż taki film bez żadnych uatrakcyjnień, choć wiadomo, no jest to taka wartość dodana i wydaje mi się, że fajnie jak taka wartość dodana w filmie jest. Na przykład jeśli chodzi o muzykę, to nie ukrywam, że przeglądam sobie opisy Neistata i Gonciarza w poszukiwaniu takich ciekawych kawałków, bo no podoba mi się styl, znaczy ich gust muzyczny powiedzmy w ten sposób i też staram się korzystać z jednej muzyki, z jednego utworu jednokrotnie, czasem używam dwa razy. Ale na przykład bardzo denerwuje mnie, jak oglądam kogoś na YouTubie i co film używa tej samej muzyki. To jest, może nie tyle denerwuje, ale jest to trochę takie zabawne, no bo przecież utworów muzycznych i artystów jest miliony, dziesiątki milionów, więc no, naprawdę nie jest to wielkim wysiłkiem, żeby poszukać jakiejś nowej muzyki. Ja na przykład pisałem do kilku wykonawców o zgodę, czy mogę wykorzystać we vlogach, żeby wszystko było zgodnie z prawem, zgodnie z literą prawa. No ale wyrazili zgodę, więc wystarczy tylko wrzucić link w opisie. I gra muzyka, jak to się mówi. Ja na koniec jeszcze przypomnę o tym konkursie na Blog Roku, także link będzie w opisie i możecie zagłosować, będę bardzo wdzięczny. A ja się standardowo żegnam i zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. I szerokości.